pomysłodawcą pierwszej polskiej panoramy i współautorem panowidła był Jan Styka. Zaprosił on do współpracy znanego batalistę Wojciecha Kossaka. Ten dwóch głównych twórców panoramy pomagali oczywiście innym paniści. I tak na przykład krajobrazy na całym płótnie namalowali Tadeusz Potyl i Ludwik Bora. Samo malowidło ma miarę imponujące. 15 metrów wysokości i prawie 120 metrów w obwodzie, co czyni blisko 1800 metrów kwadratowych powierzchni malarstwa. Płótno w kształcie walca zszyte jest z 14 prytów o szerokości ponad 8 metrów każdy. Na jego zagruntowanie zużyto 750 kg farby. Panorama Racławicka powstała w ciągu 9 miesięcy na przełomie lat 1893-1894. 5 czerwca 1894 roku została po raz pierwszy udostępniona publiczności.